Mirosław Miniszewski zaprasza na opowieści ze wsi obok. Panie, co pan tam na nas w tym internecie ciągle wygaduje się i pisuje Co pan ciągle na nas? Okrutna kara. W jednej wsi w naszej gminie doszło do niecodziennych, budzących grozę i obrzydzenie, wydarzeń. Zmarł pewien policjant, który był tam urodzony i którego po śmierci postanowiono pochować na tamtejszym małym cmentarzu w lesie. Mówi się, że o zmarłych nie należy mówić źle. Jednak w tym przypadku trudno powstrzymać się przed surowym osądem. Człowiek ten był bowiem całkowicie przesiąknięty złem, był jednak bardzo zżyty z rodziną, matką, żoną i trójką dzieci, których kochał nade wszystko. Dla nich był bardzo czuły i delikatny. Żonie we wszystkim starał się użyć i wszystkie zarobione pieniądze łożył na dom i rodzinę. Matkę też kochał i szanował bardzo, po rękach całował ją zawsze. Pobożny był także niezmiernie, z księżmi bardzo przestawał, a nawet do biskupów na kawę jeździł. Policjan ten jednak od dziecka miał wielkie zamiłowanie do dręczenia ludzi i zwierząt. Już od maleńkości pastwił się nad dziećmi z klasy i straszliwie katował żywe stworzenia. Tak kochał to robić, że już jako nastolatek najął się w ramach ochotniczego chówca pracy do rzeźni, aby tam siekierą zabijać krowy i świnie. Był bardzo wydajny i dużo na tym zarabiał. Jak brakowało mu pracy w rzeźni, to łapał dzikie stworzenia i ubył ukręcał. To lisom, to bażantom, a nawet jednego łosia raz zadusił gołymi rękoma, a jednej zimy nawet to i żubra zatłukł pięściami na polu. Od pracy w rzeźniach miał kupę kasy, którą wydawał na wakacje oraz odkładał. Tyle odłożył, że już w wieku dwudziestu lat zbudował dom i założył rodzinę. Dzieci jedno za drugim spłodził i kochał je bardzo. Prezenty im kupował i piastował czule. Jednak potrzeba znęcania się nad ludźmi była tak silna, że w końcu najął się do policji. Tam szybko awansował. Był wykorzystywany do najbrudniejszej roboty. Konwojował zbrodniarzy, przesłuchiwał ludzi i jeździł na akcje prewencyjne przy rozpędzaniu demonstracji. Te lubił najbardziej. Podczas przesłuchań miał zawsze 100% przyznań się do winy. Nikt nie dał mu rady. Ludzie przyznawali się do tego, co zrobili i do tego, czego nie zrobili. Zeznawali, co widzieli, a nawet to, czego nie widzieli. Stosował w tym celu wymyślne metody. Nie wszystkie były legalne. Ponieważ miał zmysł Majsterkowicza skonstruował specjalistyczne i budzące grozę urządzenie elektryczne do przesłuchiwania podejrzanych, które za cichą zgodą komendantów stosował podczas pracy. Kiedy jechał na demonstracje, to potrafił w ciągu godziny pracy połamać kilka pałek na głowach i plecach ludzi. Przełożeni doceniali jego talent i wysyłali go w delegacje w różne części kraju aby w innych jednostkach pomagał w rozwiązywaniu niewygodnych sytuacji. W 2009 roku został nawet odznaczony przez ówczesnego prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz przez swoich generałów licznymi medalami za wzorową służbę. Trzy lata temu obronił też doktora na uczelni resortowej w Warszawie pod tytułem Nowoczesne techniki przesłuchań w powiatowych jednostkach policji, a statystyki wykrywalności przestępstw. Obronił go z wyróżnieniem. Jedna pani generał policji publicznie często powtarzała w radiu i telewizji, że takich policjantów potrzebuje dzisiaj Polska: skutecznych i zdeterminowanych, wyszkolonych profesjonalnie. Zapraszano go na dożynki w całym województwie. Podczas procesji kościelnych zawsze szedł zaraz za głównym celebransem, a nam szach stał zawsze w pierwszym rzędzie i klękał tak pobożnie, że ksiądz dawał go wszystkim za przykład. Tak ładnie klękał i żegnał się znakiem krzyżowym katolickim. Wszyscy ludzie wiedzieli, że to kat i okrutnik, ale nikt nie miał odwagi tego powiedzieć głośno. Nikogo nie interesowało, że po jego przesłuchaniach, po ludzie zostają kalekami na całe życie. Wszystko tuszowano. Trudno policzyć jego ofiary. Prawdopodobnie były ich setki, jeśli nie tysiące. Jakiś czas temu został skierowany do Warszawy, aby dowodzić specjalnym oddziałem szturmowym do pacyfikowania demonstracji. Katował ludzi na ulicach Stolicy tak ochoczo, że brał nawet nadgodziny, bo było mu mało. Koledzy mówili, że żaden inny policjant nie ma tak schlastanego krwią munduru po powrocie do bazy jak on. Zamawiano dla niego specjalnie wzmacniane pałki ze Stanów Zjednoczonych i Chin, bo Polskie łamały mu się co chwilę. Niestety dobry los się szybko skończył. Tydzień temu podczas pacyfikowania jednej z antyfaszystowskich demonstracji, zamierzając się specjalistyczną chińską pałką na protestującą wdowę samotnie wychowującą piątkę dzieci, aby uderzyć ją w głowę, dostał tak potwornego wylewu krwi do mózgu, że aż mu uszami pociekło i padł trupem na miejscu. Świadkowie mówili, że kiedy katował pikietujących. Jakaś bardzo stara kobieta wyszła z tłumu i przeklinała go tak straszliwymi słowy, że ludzie zatykali uszy, bo nie dało się tego słuchać. Mówią, że to od tej klątwy potwornej szlak go trafił. Mówią, że zanim skonał oczy mu czernią zaszły, jakby jakieś zło straszne się w nich przewaliło i że w ostatnich słowach wzywał imię żony i dzieci, krzycząc jak bardzo ich kocha. Niedawno odbył się pogrzeb we wsi, w której był urodzony i gdzie żyła jego matka, także okrutnica. Odprawiało go sześciu księży, którzy nie szczędzili słów pochwały dla jego walorów osobistych i pracy, jaką wykonał na rzecz ojczyzny. Żona tak cierpiała, że rzucała się na trumnę wyjąc, a jeden z księży jej wturował, mówiąc, że pewnikiem jest już w niebie na co ludzie uczestniczący w ceremonii tylko pokręcili głowami z dezaprobatą. Poza żoną, dziećmi, matką i księżmi, wszyscy czuli ulgę, że ten potwór już nie żyje. Nad mogiłą zaś komendant dał żonie czek na okrągłą sumkę w ramach pośmiertnej nagrody dla męża. Na drugi dzień po pogrzebie we wsi popłoch. Ludzie zaczęli krzyczeć, że trup policjanta wyszedł z grobu i leży na mogile. Na miejsce przybył ksiądz, rodzina i okoliczna ludność. Przyjechał też komendant i prokurator z województwa. Spisano protokół i pogrzebano ponownie zwłoki. Po południu jednak trup znów leżał na mogile. Ponownie więc go zakopano. Rano jednak znów leżał na wierzchu, spuchnięty od postępującego rozkładu. W ten oto sposób wsadzano go do grobowej ziemi kilkanaście razy, a ten ciągle wyłaził na wierzch. Coś przerażającego. Ochyda paskudna. W końcu żona kazała go spalić w krematorium. Zawieźli trupa do województwa na spopielenie, ale rano znów leżał na swojej mogile, jak gdyby nigdy nic. Okazało się, że zgubili go tam w krematorium, że po prostu znikł im strumny. Jak przebył ponad pięćdziesiąt kilometrów, tego nikt nie wie. Księża się modlili, nawet zakonnice sprowadzono z miasta i baby obce ze sąsiedniego powiatu, bo własne modlić się nad okrutnikiem nie chciały, ale jak tylko zaczynali egzekwie, to z hukiem pękały im różańce, że tylko koraliki turlały się po ziemi. Sprowadzono więc mocniejsze na stalowych linkach, takie jakich kiedyś zakonnice używały do bicia dzieci w sierocińcach, ale też pękały, a modlącym się dodatkowo siniały palce, wargi, i brakowało im oddechu. Kilka osób zemdlało. Przywalono więc trupa wielkimi kamieniami, ale to nic nie pomogło: rano znów leżał na wierzchu. W końcu, po licznych naradach, postanowiono, wbrew księżom i rodzinie, sprowadzić babę chwałpę Bantu, która biegła jest w takich sprawach i w rozpoznawaniu zła wszelkiego skuteczna. Ta, po zapoznaniu się z problemem, powiedziała, że trup kary żąda. Ludzie zapytali, jakiej kary. Powiedziała, że musi być ukarany za czyny, których się dopuścił, inaczej ani ziemia, ani ogień, ani woda, ani powietrze go nie przyjmą że nawet w czeluściach odchłani mroczne byty czują doń odrazę i nie chcą go u siebie. Kara zaś musi być adekwatna do tego co czynił i że musi być wykonana przez tych, którzy chwalili go za życia, a więc żonę, matkę i księży. Dzieci zaś niebo, za małe jeszcze na takie okrucieństwa są. Sprowadzono ich pod przymusem, bo nie chcieli. Dano im pałki policyjne i kazano okładać zwłoki, że aż huczało. Trup jednak nie chciał się schować. Wręczono więc żonie drąg metalowy, solidny kuty, przedwojenny, żeby go w łeb waliła. Nie podziałało. W końcu ludzie pomyśleli, że może brakuje policjantów kolegów. Ich też sprowadzono podstępem i pod przymusem kazano im katować truchło. Wszystkiego było za mało. W końcu komendant powiatowy powiedział, że może trzeba spróbować prądu. Przywieziono więc to urządzenie elektryczne, którym policjant ów za życia dręczył podejrzanych w piwnicy komisariatu. Włączono je pod siłę, to jest 380V, i rażono martwe ciało prądem około dwóch godzin, że aż skwierczało. W końcu trup otworzył oczy i zawołał, gazem gnilnym dech pobudzając, że sprawiedliwość się wykonała, po czym schował się do ziemi i spoczął w grobie. Na wszelki wypadek dół zasypano jeszcze wapnem, zawalono ogromnymi kamieniami i zalano metrową warstwą betonu zbrojonego. Obok grobu Baba chwałpabantu kazała rodzinie posadzić brzozę i co roku zrywać z niej jeden liść, aby przekonać się, czy gałązka będzie krwawić. Jeśli będzie, to dobrze, jeśli nie, to źle, to będzie znaczyć, że duch jego spokoju nie ma i błąkać się będzie po okolicy na wieki. Powiedziała też, że wielu zmarłych policjantów teraz po śmierci takie cyrki wyprawia, tylko że o tym głośno się nie mówi. Bo wiedziała też, że nie tylko gliniarze z grobów wypełzają po kary okrutne, ale także komornicy, leśnicy, Straż Leśna, celnicy, baby z urzędów skarbowych i kontrolerzy biletów z MZK, a nawet księża katolicy. Że są zawody, których nie powinno się wykonywać, bo co złego się czyni za życia, to spokoju nie da po śmierci że, jak mawiali starożytni, nasze czyny dzisiaj brzmią echem w wieczności. Jedna bardzo stara baba powiedziała na to, że jej dziadek to sędzią był państwowym za sanacji przed wojną i że jego trup do dzisiaj na wierzchu grobu leży i schować się nie chce. To go gałęziami zakryli, ale i tak wstyd, bo wszyscy patrzą na to w święto zmarłych i kiwają głowami. Ktoś powiedział też, że czytał w internecie, że trup Winstona Churchilla nie dał się pochować i podobno po dziś dzień pływa po morzach i oceanach świata z cygarem w pysku, a wszystko za to, że Polaków w Wiałcie zdradził. Babach w alpabantu powiedziała na to, że są czyny jeszcze okrutniejsze, czyny państwowe, rządowe które i dziś czyni się w stolicy i w województwie, za które z grobu się co prawda nie wyłazi po śmierci, ale leży się w trumnie w dole i całymi latami wali się pięściami w wieko trumny. Powiedziała, że na cmentarz wystarczy pójść w czas pełni księżyca i ucho do ziemi przyłożyć, aby grozę natychmiast poczuć, że są cmentarze takie państwowe, słynne w stolicy, gdzie słynne osoby państwowe się chowa. I przy pełnym księżycu to ziemia tam się rusza normalnie od tego walenia pięściami w trumny od spodu. Na koniec rzekła, że z tych lat teraz obecnych to wiele tego hałasu będzie w przyszłości. Jeśli spodobały ci się moje opowiadania, to po więcej informacji zapraszam na moją stronę internetową wewsiobok.pl Mój fanpage na Facebooku znajdziesz pod nazwą Mirosław Miniszewski. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, dasz lajka albo polecisz go swoim znajomym. Kontakt ze mną pod adresem wewsiobok.maupawewsiobok.pl